Żartobliwie parafrazując brodaty dowcip, będzie zima, bo drogowcy soli nazbierali. A tak zupełnie poważnie, to z informacji Kamila Schnella, rzecznika prezydenta, wynika, że zima drogowców zaskoczyć nie powinna. 16 pojazdów do odśnieżania miasta, 8 busów do dowozu pracowników odśnieżających miasto, ponad 700 ton soli i 1000 ton piasku. Takim arsenałem już dysponują służby miejskie. Jak informuje ratusz, rozstrzygnięty został także przetarg na kolejną dostawę 2,5 tysiąca ton soli drogowej. A ponieważ zimy u nas bywają nie tylko mroźne, ale i śnieżne, zdecydowano również o zabezpieczeniu wsparcia dla miejskich służb. Wyłonieni w przetargu wykonawcy będą świadczyć usługi związane z odśnieżaniem ulic i dróg. Zlecanie im prac nastąpi w sytuacji, gdy Zarząd Dróg i Zieleni nie będzie w stanie sam wykonać prac związanych z zimowym utrzymaniem.